znaleźliśmy się tutaj i to już w zasadzie tłumaczy tytuł naszej wystawy artystycznej Tomasza Morozowskiego. Artystycznej, bo tym razem pojawiło się coś więcej niż malarstwo i to jest fantastyczny artefakt twórczości Tomasza, mianowicie ceramika. Możecie Państwo zobaczyć tutaj w oglądach, chowają się wspaniałe perełki ceramiczne, które również będą opowiadały o tej właśnie symbiozie, która jest naszym motywem przewodnim wystawy. Tomasz Morozowski jest postacią charyzmatyczną. Nie muszę tutaj powtarzać i wspaniałych... To jest związane z tym kadzidłem, co tam wisi. Dlatego. To jest kadzidło, no dobrze. Tak. Tutaj na obrazach, które zgromadziliśmy, jest pewien klucz. Były one wybierane właśnie ze względu na tą symbiozę, która ewidentnie z nich bije. Symbiozę zarówno gatunków zwierzęcych, jak i roślinnych, jak i oczywiście taką symbiozę, którą mogą odczuć Państwo, oglądając dany obraz, gdyż każdy z tych obrazów pokazuje cząstkę Tomasza, a mianowicie taką cząstkę, którą chciałabym tu bardzo mocno podkreślić, którą jest chęć życia i to życie takie bardzo intensywne, wręcz uwielbiane przez niego, jest mocno tutaj podkreślane. Również pod względem technologicznym chodzi mi tutaj o to, w jaki sposób Tomasz dobiera barwy. Te kolory tak wzajemnie siebie uzupełniają, że żyją i wibrują na płótnie. Również z wszystkich tutaj obrazów bije pewna szlachetność. Szlachetność oczywiście wynikająca ze względu na technikę, jaką jest olej na płótnie, jak i szlachetność podejścia do kompozycji, do formy i do tematów, jakie to masz. Bardzo Państwa zachęcam do tego, żeby wnikliwie wpatrywać się w obrazy i szukać historii, która w każdym obrazie się znajduje i oczywiście historii w ceramikach, które są tutaj przedstawione. Oczywiście nasz artysta miał tutaj swoją własną wizję na każdy artefakt, ale proponowałbym Państwu, żeby każdy z Was cząstkę swojej własnej interpretacji tutaj sobie wytworzył. Bardzo dziękuję Państwu za przybycie i za Waszą wizję. Znaczy, ja zacznę troszeczkę śmiesznie, bo jak tutaj pierwszy raz przybyłem na zaproszenie Damiana i Ani, jak zobaczyłem tą salę, to tak sobie pomyślałem, boże, 10 obrazów wejdzie, co będzie dalej. Dobrze, ale teraz kwestia, no, ile osób zaprosić na tę wystawę, no bo to jest troszeczkę miejsce ograniczone. Stresowałem się troszeczkę i wczoraj oglądałem, wziąłem sobie taki odcinek, co ludzie powiedzą, Kietowa. Tam jest taki odcinek, gdzie wzięli 20 metrów kwadratowych w wielkim pałacu w Anglii i zaprosili mnóstwo ludzi i patrzyłem, jak Kietowa upychała tych wszystkich ludzi w tej salce. No i że tak powiem, ulżyło mi, bo stwierdziłem, że tu jest dużo więcej miejsca i się zmieściło. Także nie jest tak źle. To znaczy tak, jeżeli chodzi o... Znaczy, ja może troszeczkę z innego punktu popatrzę na symbiozę, dlatego że ta symbioza dla mnie tutaj jest taką formą zaprzeczenia upływowi czasu. A na tych obrazach to nie są zwierzęta, to nie są ludzie, to nie są okoliczności, pejzaże przypadkowe. To są wszystko postacie, które w jakimś tam momencie mojego życia odegrały rolę. To był ten moment, kiedy weszliśmy w symbiozę i kiedy ten czas przestał biec, kiedy się zatrzymał, kiedy byliśmy skupieni na sobie. Tu akurat jak jest Kasia, stoi i Tadziu,
To są moje kochane bęglacze, to jest Dajsza i Carmen. Sorry, ja tak spersonifikuję je, bo może wtedy łatwiej będzie. No tak zaczniecie inaczej patrzeć, bo Boże, no nie siebie koń w chreczce, nie ma na imię Dajsza. Fajnie galopowała, cwałowała i tak dalej, nie? U góry, to jest akurat klacz, która była w Rzemieniu, tutaj bardzo niedaleko, w szkole rolniczej. Bardzo ją lubiłem, bardzo, bardzo była sympatyczna. U góry jest Carmen, to jest klacz z Ochab, na której też dużo czasu, na której grzbie się dużo czasu spędziłem. A i to, to jest okres studiów, kiedy te konie zostały namalowane. Z drugiej strony, no troszeczkę drastycznie, ale to jest moja ukochana Kostaryka i to jest autentyczny Indianin Boruka w masce jaguara. Zafascynowało mnie to plemię. Zresztą był to moment, kiedy wtedy akurat odbywała się La Fiesta de los Diablitos, czyli święto, sorry, diabła. I ono jest to święto, które dotyczy przez Indian, przez już kilkaset lat jest obchodzone z okazji odejścia konkwisty z terenu Ameryki. Obok jest kormoran, to też taka, sorry, tak, tylko to co widzę to szybciutko, ale tak symbolicznie. To jest kormoran w Zatoce Halong. Tam przebywałem 5 dni, podróżowałem taką łodzią i byłem przerażony dlatego, że te kormorany biedne były wykorzystywane przez rybaków, przez Wietnamczyków do połowu ryb. Jeden łańcuch miały na nodze, drugi łańcuch pierścień miały założony na szyi i łapały rybę, nie mogły jej połknąć, tylko po prostu potem były wyciągane na powierzchnię do łodzi i tą rybę ten kormoran musiał wypluć. A kormoran ogólnie, ten właśnie w Zatoce Hanoi, on jest królem całej zatoki. No i dlatego chciałem takiego króla, że tak powiem, namalować i chciałem jakby hołd oddać tym biednym kormoranom, które tam po prostu cierpią katusze. I kolejna fascynacja to jest, no, w symbiozie to nie jest tylko kwestia pomiędzy postaciami, ale to jest też kwestia dla mnie interdyscyplinarności, czyli funkcji, jaką odgrywa między innymi w moim życiu tak muzyka poważna, jak i literatura. Tu jest akurat portret Francisa Poulenca, francuskiego kompozytora, pianisty, melancholika, mężczyzny, który kochał szpaki. I tutaj go sobie po prostu wyobraziłem, jak siedzi w Jardin de Tuileries i no i coś tam te szpaki mu tam śpiewają do ucha. Ceramika, to od razu no, muszę tutaj wymienić dwie osoby, które bardzo ważną rolę odegrały, a propos ceramiki, że tak powiem, zapłodniły mój umysł. To jest Grażyna Hamielec. Od której się to w ogóle zaczęło. No i tak się zaczęło, że pierwszy raz dotknąłem glinę nocą, potem była druga noc, potem była trzecia noc i potem nagle zauważyłem, że to jest przyjemne. Najpierw zrobił to tak, a później kupił stację na glinę i wiedz. No właśnie, no, tak jak już idziemy do pomarcie, nie? I glina zupełnie dała jakiś taki inny... wypełniła zupełnie inną niszę w moim życiu. No i właśnie to, co na przykład, jeżeli chodzi o tego Minotaura, prawda? Minotaur zawsze mi się wydawał, zresztą tak, był pokazywany jako jakiś potwór zakrwawionym pyskiem, z wielkimi łapami, mordujący, zabijający i kupa kości tych biednych stworzeń, które tam uśmiercił. Natomiast czytałem Herberta, Zbigniewa Herberta, jego wspomnienia z podróży po Grecji. No i on tam wyraźnie zaoponował, po prostu powiedział, że dla niego to nie był żaden potwór, tylko to był zwykły ciołek. No i nagle coś się zaczęło dziać w głowie, no i powstał ciołek. No, Minotaur, który raczej prędzej bym go przytulił i ucałował w śluzawicę, niż bym się go bał i uciekał. Obok jest Hypnos. No to też, no tu znowu jest ta interakcja, symbioza z mitologią. Także no, to jest na różnych, że tak powiem, płaszczyznach to wszystko się zaczyna dziać. Natomiast, no, jeszcze raz to na koniec powtórzę, że ta symbioza, ona ma tutaj znaczenie jako taki kontrapunkt do czasu, do przemijania czasu,
Wiem, że jedni, żeby zatrzymać czas, mają zegary, które po prostu nie działają, które nie biją. Wojtka zawsze biją w tym samym momencie. No ale, że tak powiem, anestezjolog może sobie na to pozwolić, powie co z tym zrobić. No natomiast znam takie osoby, które te zegary po prostu zatrzymały. Więc ja, no, ja co robię? Po prostu maluję i tam coś lepiej płynie i w tym momencie ten czas się zatrzyma. Dziękuję. Bardzo Wam wszystkim podziękować za przybycie, za to, że znaleźliście chwilę czasu. Wiem, że były konkurencyjne imprezy dzisiaj, dwie, te, które mi wiadomo. Natomiast jeżeli od razu zaznaczam, że jak z tej strony patrząc, są pierwsze drzwi, to nie, drugie drzwi, tam się wchodzi i możecie wejść w symbiozę z alkoholem, z ciasteczkami, z kawą i z herbatą. Także to tak, dokładnie. Coś stałego, coś płynnego. Jeszcze raz bardzo, bardzo, bardzo Wam dziękuję za wszystko. Dziękuję, zapraszam. Pozwólcie, że ja w imieniu nas wszystkich złożę na ręce Tomasza taką skromną pamiątkę, też nawiązanie i do jego pasji, i do jego pracy, bo to też symbioza i do miejsca, w którym się znajdujemy. Tomaszu, wszystkiego, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. No to ja... Aha, jeszcze właśnie, bardzo, bardzo dziękuję. No to Podkowa szczęścia, rozumiem, bo to tak to... tak to. Mam nadzieję... jasne. Józef, paparazzi. Mam nadzieję, że ten kowal jest szczęśliwy, który to robi, bo to jest warunek, tak? Dobrze. A deska pochodzi ze sobą sprzed 100 lat, także też ma znaczenie. Ojej. Jeszcze możemy jakąś ikonę napisać. Słuchajcie, jeszcze chciałem na jedną uwagę zwrócić, znaczy jeszcze uwagę na jedną, na katalog, który perfekcyjnie przygotowała Marlena, która jest rewelacyjnym grafikiem. Naprawdę Marlenko, bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję i brawa jeszcze raz. I brawa dla Ani, dla Karoliny i dla Damiana za naprawdę przygotowanie, pomoc całej, przy ogarnięciu całej wystawy. Także bardzo no to ja jestem otwarty. No to zapraszamy. To ja